Witam gorąco. Jak pewnie większość z Was wie, jesteśmy świeżo po wyjeździe do Izraela. Mieliśmy okazję też widzieć na żywo te demonstracje, które były pokazywane w telewizji. Oni tam też coś wiedzą na temat Polski, bo krzyczeli, że Izrael nie chce być drugą Polską. Także śledzą chyba wydarzenia, które mają miejsce w naszym kraju, więc pewnie dzieje się to w ramach dobrosąsiedzkich zainteresowań. Ale nie chciałbym o tym opowiadać. Pewnie Linda w niedzielę nie będzie mogła się powstrzymać, więc Wam opowie, jak było na wyjeździe. A ja chciałbym podzielić się pewną myślą, która tak mocno do mnie przyszła w trakcie tego wyjazdu. Wiecie, w Izraelu jest tak, że cały czas jesteś w obszarze różnych wydarzeń biblijnych, które rozciągały się bardzo długo. No i siłą rzeczy, będąc w różnych miejscach, gdzieś skojarzenia się pojawiają, więc nie będę za bardzo tutaj robił barwnego wstępu, ale chcę podzielić się pewną myślą, która bardzo mocno mi w tym czasie zaświtała. Prorok Eliasz miał swojego sługę, powołał go. To, co jest ciekawe, to Elizeusz, który został powołany przez Eliasza, stał się z biegiem czasu kimś, kto dokonał dwa razy więcej cudów niż te, które dokonał jego zacny, wielki poprzednik. Wielu ludzi, gdyby zostało przepytanych w takiej ankiecie, który z proroków był większy, Elizeusz czy Eliasz, to myślę, że zdecydowana większość odpowiedziałaby, że Eliasz. Dlatego, że Eliasz powołał Elizeusza. Ale jeśli spojrzymy na historię Eliasza i Elizeusza, to zobaczymy, że historia Elizeusza była dwa razy bardziej wypełniona Bożymi cudami i miał niesamowity wpływ. Można powiedzieć, że Elizeusz zrobił znacznie więcej. Elizeusz był niesamowicie lojalnym sługą, który z jednej strony słuchał swojego pana, bo tak to wyglądało. W tamtym czasie najpierw musiałeś stać się sługą, zanim mogłeś stać się partnerem czy następcą, jak w tym przypadku nastąpiło. Zresztą w początkach chrześcijaństwa też tak było. Na marginesie zupełnie powiem, że nie budowano w początkach chrześcijaństwa seminariów teologicznych dla przyszłych sług Bożych, ale ci ludzie raczej stawali się pomocą dla obecnych sług Bożych i kiedy długo trwali w takiej postawie, to z biegiem czasu byli podnoszeni wyżej. Więc w tym biblijnym obrazie stało się coś takiego, że Elizeusz wykazał się niewiarygodną wręcz lojalnością w stosunku do Eliasza. Eliasz był prorokiem sądu. Eliasz był tym, który stanął przeciwko Achabowi. Był tym, który wypowiedział sporo mrocznych proroctw, które się wypełniły. Eliasz był prorokiem, o którego Bóg się w szczególny sposób troszczył. Był taki okres, kiedy Bóg postanowił ukryć Eliasza. I kiedy go ukrył, król Achab rozesłał po wszystkich zakątkach znanego mu świata szpiegów, aby go wykryli. No bo wiecie, człowiek musi gdzieś się poruszać, musi coś jeść, musi coś pić, musi mieć jakiekolwiek kontakty z innymi ludźmi, więc trudno byłoby komuś takiemu się ukryć. Ale Bóg ukrył Eliasza w taki sposób, że sprawił, że wokół Eliasza pojawili się inni słudzy. To jeszcze było przed powołaniem Elizeusza. Ci słudzy byli bardzo dziwni. Byli czarni, mieli wielkie dzioby i były ptakami. To były kruki. I kruki, nie wiedzieć w jaki sposób, ale przynosiły chleb i mięso codziennie do
Eliasza. Eliasz to jadł, pił wodę z niewielkiego potoku, który wtedy płynął w jego miejscu ukrycia. Naprawdę był to niezwykły prorok, który miał bliską więź z Bogiem. W odpowiedzi na jego modlitwę spadł ogień z nieba i pochłonął ofiarę, którą ten złożył na ołtarzu. To naprawdę było niezwykłe. Eliasz był najlepszym szpiegiem na świecie. James Bond mógłby klapki za nim nosić. Eliasz znajdował się w miejscach, w których toczyły się obrady przeciwko jego krajowi i potrafił donieść. On był duchowym podsłuchem w miejscu, w którym naradzano się przeciwko jego krajowi. Eliasz był prorokiem, który podbił i rozbroił całą armię jednoosobowo. To znaczy, z ludzkiego punktu widzenia wyglądało, że jednoosobowo, bo towarzyszyły mu ogromne rzesze aniołów, które oślepiły armię, która chciała najechać Izrael. Niesamowite, prawda? To był niesamowity prorok. I ten niesamowity prorok powołał na swojego sługę Elizeusza, który za nim chodził, który uczył się, który był ciągle przy nim i nasiąkał tym wszystkim, co Eliasz miał w swojej społeczności z Bogiem. I był taki moment, w którym Eliasz dowiedział się, że wydarzy się coś niezwykłego, że zostanie zabrany do Boga. To miało już swój precedens. Jakieś kilka tysięcy lat wcześniej zabrany do Boga żywcem został Henoch. Kiedy Eliasz się o tym dowiedział, oczekiwał tego dnia i postanowił pozbyć się Elizeusza. Powiedział: zostań tu, a ja pójdę dalej. Wiecie, to był naprawdę autorytatywny prorok. Kogoś takiego się słucha. Ale Elizeusz wiedział, kiedy słuchać proroka, a kiedy słuchać bardziej Boga niż proroka. To było niesamowite, ale Elizeusz nie zgodził się. Powiedział: pójdę z tobą. I poszedł. Ten drugi raz go chciał zostawić i ten znowu się nie zgodził. Później, kiedy już przyszła kulminacyjna chwila i Elizeusz miał zostać wzięty do nieba, przepraszam, Eliasz miał zostać wzięty do nieba, powiedział do Elizeusza: proś o co chcesz, a będzie spełnione. W naszych polskich przekładach, gdzieniegdzie możemy znaleźć, w niektórych z polskich przekładów, z powodu braku zrozumienia hebrajskiego ze strony tłumaczy, jest czasami tam tłumaczone: chcę drugą część albo dwie trzecie. Najróżniejsze dziwne sformułowanie znajdowałem. Tam jest napisane: chcę dwa razy tyle ducha co ty. Dwa razy tyle Bożej mocy i Bożej chwały co ty. On chciał dwa razy tyle. Eliasz powiedział mu: dostaniesz to, jeśli zobaczysz mnie wstępującego do nieba. On musiał tylko utrzymać swoją uwagę, skupić swój wzrok, dostrzec to, co się dzieje. Zrobił to i otrzymał to, o co prosił chwilę po tym, jak Eliasz został wzięty do nieba. Płaszcz Eliasza spadł. Podniósł ten płaszcz. I kiedy był nad brzegiem Jordanu, uderzył tym płaszczem w wodę i zawołał: gdzie jest Bóg Eliasza? A woda się rozsunęła. Wiecie, zdarzało się, że woda rozsunęła się przed narodem, kiedy Żydzi wychodzili pod przewodnictwem Mojżesza z Egiptu. Zdarzyło się, że kiedy pod przewodnictwem Jozuego wchodzili na zachodnią część Jordanu, też woda się przed nimi rozsunęła. Z jednej strony spłynęła, a z drugiej strony się spiętrzyła. I tak wyglądało rozdzielenie wód Jordanu. W jednym i w drugim przypadku dotyczyło to przemarszu narodu.
ale w tym przypadku stało się tak dla jednego człowieka. Ciekawe, prawda? Nic by mu się nie stało, gdyby trochę zmoczył sobie skarpety. Ale Bóg Eliasza postanowił objawić się w życiu Elizeusza i robił to wielokrotnie, na wiele sposobów. Elizeusz wykształcił wielu proroków. Miał osadę prorocką, gdzie wpływał na historię, która toczyła się w trakcie jego życia i później. Ale jeśli byśmy mieli czegoś nauczyć się z jego życia, to to, że był to człowiek, który potrafił być lojalny wobec Boga i wobec człowieka, który był ustanowiony autorytetem w tym czasie. To się działo. To, co jest ciekawe, chwilę później, po tych wydarzeniach, mamy historię Elizeusza i Geraziego. Jak myślicie, czy Geraziego powołał Bóg do tej służby? Powiem wam, żebyśmy za mocno nie kombinowali. Tak. Dzisiaj bardzo często, kiedy ktoś zawiedzie, mówi, widać, Bóg mnie do tego nie powołał. Może w niektórych przypadkach tak jest. Ale w wielu przypadkach również ludzie zawodzą w tym, do czego zostali powołani. I wiecie, Eliasz miał swego Elizeusza, Elizeusz miał swojego Geraziego. Gerazi był jego odwrotnością. Dla Geraziego to, co się liczyło, to on sam. Dla Geraziego relacja i bliskość tak wielkiego proroka, jakim był Elizeusz, była, powiedzmy, szczeblem w karierze. Dla Geraziego nigdy nie chodziło o nic ważniejszego niż on sam. Myślę, że dla Eliasza chodziło o to, by Bóg został wywyższony i by Bóg miał właściwego sługę na ziemi. Myślę, że dla Elizeusza również chodziło o to, by Bóg był na pierwszym miejscu. Ale dla Geraziego chodziło o to, by Gerazi był na pierwszym miejscu. A jeśli Bóg coś ma mi w tym pomóc, w końcu ludzie, którzy działają w imieniu Boga, mogą domagać się bycia traktowanymi lepiej niż ci, którzy w jego imieniu nie działają. To taki religijny sposób na podbijanie swojego własnego autorytetu. Gerazi zawiódł. Umarł jako trędowaty człowiek, a jedną z ostatnich rzeczy, którą widział, to widział, jak Bóg uzdrowił z trądu człowieka, który nawet nie był Izraelitą i chwilę wcześniej nawet nie wierzył w izraelskiego Boga. Gerazi z powodu zapatrzenia w samego siebie, z powodu chęci stawiania na sobie, z powodu braku lojalności wobec człowieka i wobec Boga, doświadczył tego, czego doświadczył. I wiecie, my dzisiaj jesteśmy w takiej rzeczywistości, w której świat wokół nas robi, co może, by nas nakręcić na hasło pod tytułem jesteś tego warta. Przez cały czas w jakiś sposób pompuje się nasz egocentryzm, pompuje się różnego rodzaju sztuczne potrzeby. Wiecie, gdyby nie telewizja, nawet nie wiedzielibyśmy, że potrzebujemy tego, czego potrzebujemy i tego, co nam reklamują, prawda? Człowiek obyłby się zupełnie komfortowo bez wielu rzeczy, które ktoś wymyślił, że ty będziesz ich potrzebował, prawda? Co więcej, kultura, w której żyjemy, w coraz mocniejszy sposób i coraz bardziej autorytatywnie domaga się zawładnięcia kolejnymi sferami naszego życia i pokazuje, jak one powinny wyglądać. Ja naprawdę jestem wystraszony o współczesną młodzież, która czerpie większość informacji z internetu, a tam naprawdę można znaleźć samego, no, wszystko łącznie z Billem Gatesem. Wiecie, naprawdę to jest czas wielkiego egocentryzmu, to w czym my żyjemy. Ja, jako że dużo podróżuję i czasami, nie robię tego często, ale czasami,
Słucham sobie jakichś starych książek napisanych 100-200 lat temu. Czasami słucham czegoś ze starożytności. I kiedy patrzę na zupełnie niechrześcijańską, pozbawioną chęci jakiegoś naprawiania świata literaturę z przed lat, to w większości przypadków widzę kreowanie pewnych wartości, które pokazują, jest w świecie coś ważniejszego niż ty. Są takie idee, są takie wartości, są takie prawdy, za które warto umrzeć. Są rzeczy, co do których powinno się być nieugiętym i wiernym, nawet jeśli będzie ciebie to wiele kosztować. I mówię tutaj o przesłaniu zupełnie świeckich źródeł, nie mówię o chrześcijańskich książkach. Podczas gdy dzisiaj bardzo często nawet spora część literatury chrześcijańskiej jest wycelowana w to, żeby połechtać nasz egocentryzm. I czytając niektóre chrześcijańskie rzeczy, można dojść do takiego wniosku, że jeśli nie wiedzie ci się genialnie, jeśli nie jesteś mega szczęśliwy i we wszystkich sferach życia zaspokojony w idealny sposób, to znaczy, że chrześcijaństwo nie jest prawdziwe. Ja trochę inaczej rozumiem to, co powiedział Jezus, że On przyszedł, by dać nam życie w obfitości. I też dla mnie nie ulega najmniejszej wątpliwości to, że chrześcijaninem może nazywać się ktoś, dla którego Bóg i to, czego On od nas pragnie, to jaka jest Jego wola, jest na pierwszym miejscu, a to, gdzie są nasze pragnienia, to lata świetlne w innym miejscu. Nie chcę przez to powiedzieć, że to, co czujemy, czego pragniemy, że to wszystko jest nieważne, nieistotne i powinniśmy pogardzać całym sobą, czy też przyjąć mnisie myślenia o tym, że cnotą jest życie w ubóstwie i poniżeniu. Nie o to chodzi. Ale na pewno nie może tak być, że sensem chrześcijaństwa dla nas będzie budowanie obrazu Boga, który ma zaspokoić nasze oczekiwania. Bóg chce, abyśmy Go poznali. Bóg chce, abyśmy dowiedzieli się czegoś na Jego temat. Przemawia do nas przez swoje słowo, ale również przemawia do nas przez liczne lekcje życiowe, w których na przykład wybaczasz tym, którzy nie są tego warci. Okazujesz troskę o tych, o których wiesz, że mają cię za durnia. Robisz wiele rzeczy, które wynikają z tego, że przyjmujesz Jego naturę, Jego wolę, Jego priorytety i zgadzasz się z Nim. Jesteś gotów zrezygnować z walki o samego siebie. Ostatnio miałem okazję zagadnąć tutaj troszkę na temat tego, na czym polega różnica między świętością a moralnością. Nie dopowiedziałem jednej z rzeczy. Ludzie, którzy bardzo mocno dbają o swój poziom moralny, w ten sposób często wytwarzają całą gamę powodów do poczucia pogardy w stosunku do innych i wyższości w stosunku do innych. Ludzie, którzy przyjmują świętość pochodzącą od Boga, widząc ludzi w gorszej kondycji od siebie, obejmują ich troską, miłością, pragnieniem, by też doświadczyli wolności. A ludzie, którzy dbają o swoje wysokie standardy moralne, bardzo często na szczycie tego nie mają natury Chrystusowej, tylko mają jeszcze głębiej uzasadniony swój własny egocentryzm. Mam nadzieję, że jest to zrozumiałe, o czym mówię. I wiecie, jesteśmy powołani do tego, by być Bożymi sługami. Kiedy myślimy o byciu sługą, to dobrze jest spojrzeć na obrazy sług, na obraz Elizeusza, który był doskonałym, lojalnym, oddanym sługą, który słuchał Boga Eliasza.
i który słuchał Eliasza, i który, kiedy musiał wybrać, czy będzie słuchał Boga Eliasza, czy będzie słuchał Eliasza, to wolał słuchać Boga Eliasza i dlatego poszedł za nim dalej. Ktoś by mógł powiedzieć, wydaje się, jak gdyby Elizeusz otrzymał coś niezwykłego, dlatego że był nieposłuszny Eliaszowi, bo ten go dwa razy odstawiał. Ale on był posłuszny Panu swojego Pana. I dlatego na koniec nie został skarcony. Na koniec został nagrodzony. Kiedy spojrzymy na Geraziego, to pojawia się w nim coś, co widać w wielu ludziach, dla których Bóg ma być tylko kolejną pomocą w osiąganiu swoich celów. Smutne to. Pośród uczniów Jezusa mamy dwóch, którzy wykazywali się dziwacznymi zachowaniami. Judasz, który regularnie kradł. Wiecie, jeśli robisz sobie takiego ministra finansów w swojej ekipie, to możesz spodziewać się, że wpadniesz w kłopoty, ale Jezus nie wpadł w kłopoty, nawet mając takiego ministra finansów. Jemu została powierzona kasa i dysponował nią według własnego widzimisię. Okradał, wykradał te pieniądze, które były przeznaczone na te przedsięwzięcie, w którym mieli oni wszyscy uczestniczyć. Judasz też miał swoje wyobrażenie na temat sensu bycia uczniem Chrystusa. Prawdopodobnie dla Judasza Chrystus był kimś, kto szukał uczniów, zwolenników, popleczników, kimś, kto w przyszłości chciałby wzbudzić rewolucję, odebrać władzę Rzymianom, a on wtedy zająłby bardziej eksponowane ministerialne stanowisko. Ale w którymś momencie Judasz zrozumiał, że to, co robi Jezus, jemu się nigdy nie opłaci. W Judaszu narastało rozczarowanie. Czuł się oszukany. Na początku dołączył do ekipy, gdzie było wiele radości, niczym karnawał, ludzie byli wskrzeszani z martwych, byli uzdrawiani, ale Judasz z biegiem czasu zrozumiał, że jego Pan jest szalony, że nie umie tego dobrze wykorzystać, że nawet nie próbuje zbić kapitału politycznego na tym, że jemu się to nie opłaci. Judasz przeżywał wszystko to, co działo się z wielkim rozczarowaniem. Innym uczniem, który wykazywał się często głupimi zachowaniami, był Piotr. Piotr nie znał samego siebie. Nie wiedział, kim jest w środku. Był jak dziecko, któremu się wydaje, że jeśli sobie coś wyobrazi, to będzie w stanie temu podołać. Przy ostatniej wieczerzy mówi: Panie, ja z Tobą i do więzienia, i na śmierć gotów jestem od zaraz. A Jezus przy tej samej ostatniej wieczerzy mówi: Piotrze, modliłem się za Ciebie, aby nie ustała Twoja wiara. Kiedy się nawrócisz, utwierdzaj braci swoich. Piotr nie wiedział, co z nim się dzieje, ale chwilę później okoliczności pokazały to. Wyparł się Chrystusa. Gdzie? Nie znam gościa. Pierwszy raz w życiu na oczy widzę. Nie mam z nim nic wspólnego. Ja tu przyszedłem się tylko zagrzać. Wiecie, to naprawdę było wstrętne ze strony Piotra, który chwilę wcześniej deklarował, no kilka godzin wcześniej deklarował: Panie, z Tobą jestem gotów i na śmierć, i do więzienia. Ja naprawdę miał jakieś wyobrażenia na swój temat. Ale co się wydarzyło? Jeden z nich zrozumiał prawdę na swój temat. Gorzko zapłakał. Ukorzył się. Zrozumiał, że zawiódł. A drugi z nich
zrozumiał, że już nic nie ma sensu. 30 srebrników, które wziął za Chrystusa, nie dały mu żadnej satysfakcji. I pozostała tylko pustka. Nie chciał wrócić. Dla niego nie było dokąd wracać. Dlatego, że Judasz był sługą samego siebie, sługą własnego dobra, sługą własnego wyobrażenia na temat dobra dla samego siebie. Jak myślicie, czy Boże wyobrażenia na temat tego, co jest dobre dla nas, są dokładnie takie same, jak nasze wyobrażenia na temat tego, co jest dobre dla nas? No właśnie. Możemy uznać Boga jako Boga i poddać się Jemu, albo możemy uznać, że Bóg zawiódł nasze wyobrażenia. Ludzie, którzy odchodzą od Boga, przeprowadziłem takich rozmów niestety dużo, za dużo. To są ludzie, którzy często są rozczarowani. Przede wszystkim są rozczarowani tym, że Bóg nie jest im posłuszny i nie robi tego, czego chcą. Najczęściej, kiedy ludzie odchodzą od Boga, odchodzą od Kościoła, mają jakieś żale i opowiadają jakieś dziwaczne pretensje w stosunku do swoich współbraci, żeby sióstr, żeby dać temu jakieś uzasadnienie. Ale przy głębszych rozmowach okazuje się, że prawdziwą przyczyną jest to, że ci ludzie zrozumieli, że Bóg nie zrobi wszystkiego tak, jak oni sobie życzyli. Smutne, prawda? Piotr poszedł w jedną stronę, Judasz poszedł w inną stronę, ale w pewnym momencie znaleźli się dokładnie w tym samym punkcie. Ciągle podejmujemy decyzje. I pośród tych decyzji jest odpowiedź na pytanie, czy ja dla samego siebie jestem ważniejszy niż Bóg jest dla mnie ważny, czy też Bóg dla mnie jest ważniejszy niż ja dla samego siebie. Wiecie, to może być prosto wyartykułowane, ale prawda jest taka, że to jest jedna z największych walk, jakie wierzący ludzie przechodzą w środku, bo tak długo, jak długo twój egocentryzm daje znać o sobie, cierpisz, rozpaczasz, jesteś rozczarowany i zawiedziony Bogiem i ludźmi. Bardzo często głęboki ból i życie w ciągłym zranieniu jest wynikiem tego, że jesteśmy rozczarowani, bo rzeczywistość nie poddaje się nam niczym boskiej woli i mocy. To egocentryzm jest źródłem naszego cierpienia. Ale kiedy człowiek odsuwa się od samego siebie, by przylgnąć do Boga i zacząć robić to, czego On chce, to odkrywasz, że jesteś poniesiony w swym życiu przez obecność Wszechmogącego, że jesteś w Jego woli, w Jego trosce, że jesteś w Jego miłości. Nie wiesz do końca, co Ciebie czeka, ale jest Ci z tym lepiej niż z przeżywaniem bólu, który wynika z zawiedzenia naszych wyobrażeń. Czy to, co mówię, ma sens dla Was? Ciągle będziemy musieli wybierać. Ciągle będziemy musieli wybierać, czy jesteśmy tym sługą, który ma serce Elizeusza, czy sługą, który ma serce Geraziego. Gerazi umarł w cierpieniu tego świata, mimo że był ponad tym światem. On sam poniżył siebie. Zszedł niżej, niż Bóg go powołał. Opuścił miejsce, do którego został przez Boga powołany. I my też stoimy przed taką sytuacją, w której w wytrwałości potrzebujemy podejmować właściwe decyzje. Nie chcę być jak Gerazi. Nie chcę być jak Judasz. Nie chcę być jak Saul i wiele innych złych przykładów, które pojawiły się w Biblii. Ale to,
co łączy te wszystkie złe przykłady, to jest to, że ci ludzie chcieli, by Bóg zaczął w końcu robić to, czego oni chcą. Oni mieli swoje wyobrażenia. Kiedy spojrzymy na tych ludzi, którzy przeszli do historii jako potężni Boży mężowie i niewiasty, to zauważymy, że to, co cechowało tych ludzi, to gotowość do poddania się. Boże, jestem tu i wiem, że jestem tu po to, by wypełnić Twoje oczekiwania w stosunku do mnie. I będę cieszył się z każdej sytuacji, w której będę umiał, będę potrafił, potrafiła poddać się Tobie. Chcę znać Twoją wolę i chcę ją wypełnić. I Piotr, i Judasz zostali powołani przez Chrystusa. I jeden i drugi został nazwany apostołem. Różniły ich kierunki, które mieli w swoim sercu. I Elizeusz, i Gerazi zostali powołani przez Boga do swojej służby. Ale jeden służył Bogu, a drugi chciał, żeby służenie Bogu mu służyło. Co się dzieje w naszych sercach? Kim jesteśmy? Wiecie, to są rzeczy, na które musimy odpowiadać, dlatego że mroczna, stara natura domaga się od czasu do czasu tego, by być wziętą pod uwagę. Życie w bliskości Chrystusa to jest życie, w którym masz miliony powodów do tego, by się cieszyć. Życie w świadomości własnych potrzeb i wszystkiego tego, czego domaga się nasze ziemskie życie, jest czymś, co nawet jeśli zostanie zaspokojone w zgodzie z naszymi wyobrażeniami, to i tak nie da nam zaspokojenia. Nie pamiętam, który to z hollywoodzkich aktorów powiedział bodajże, któryś z komików, że chciałby, żeby wszyscy mieli ogromne pieniądze, żeby pocieszyli się sławą, popularnością i żeby każdy dzięki temu mógł odkryć, że to tak naprawdę niczego nie zmienia. Jim Carrey, okej. Myślę, że to ciekawe, bo prawda jest taka, że to, co coś zmienia, to to, kim jesteś. I albo jesteś osobą, która w szczerości jest oddana Bogu, albo jesteś osobą, która ma nieustannie plan B. No ja tak służę temu Bogu, ale ja wiem, że się skumuluję i wtedy postawię warunki. Kiedyś Derek Prince powiedział, na początku okresu, kiedy się nawróciłem, pomyślałem sobie, że Bóg pozyskał człowieka z taką pozycją, wykształceniem, możliwościami. Bardzo mu się to udało. Później zrozumiał, że tak naprawdę jego wykształcenie, jego pozycja i wszystko to, co sobie wyobrażał, jest niczym. To Derek Prince otrzymał niezwykłą łaskę od Boga, a nie Bóg od Derka Prince'a. Ale niektórzy ludzie mają problem z tym, żeby to sobie uświadomić. My dzisiaj jesteśmy nazwani chrześcijanami, jesteśmy nazwani uczniami, jesteśmy nazwani sługami Bożymi. I w kontekście tego słowa sługa każdy człowiek potrzebuje rozliczyć się w swoim własnym sercu, jakie tak naprawdę ma wyobrażenia o tej służbie. Czy ja naprawdę, Boże, w jakiś sposób Ci służę? Czy to, w jaki sposób Ci służę, podoba się Tobie? Boże, co mogę zrobić? Jak mogę Ciebie usłyszeć? Jak mogę Ci się poddać? Bóg chce Ciebie. I Bóg ma sposoby i na mówienie do Ciebie. Również Bóg ma sposoby na to,
aby sprawić, by Twoja służba i Twoje oddanie Jemu było czymś, co będzie najbardziej ekscytującą, najbardziej chwalebną, najbardziej radosną, najbardziej ciekawą częścią Twojego życia. Bóg zaprasza Ciebie do tego, abyś przyszedł na odprawę. Jezus mówi, gdy się modlicie, zamknijcie za sobą drzwi. Jest czas, kiedy powinniśmy modlić się razem. I Jezus mówi, gdzie dwóch lub trzech. Biblia pokazuje, że Boża moc przychodziła w odpowiedzi na modlitwę zgromadzenia. Więc Bóg nie ma nic przeciwko temu, żebyśmy modlili się na wspólnych spotkaniach modlitewnych. Ale Jezus też mówi, że jest taki czas, w którym musisz odizolować się od wszystkich i wszystkiego, po to, by Go usłyszeć, po to, by odebrać od Niego nagrodę. Bóg ma dla Ciebie coś lepszego niż to, czego pragnie Twój egocentryzm. Twój egocentryzm, jeśli zaczniesz go zaspokajać, stanie się źródłem nieustannego rozczarowania, cierpienia i pretensji. Egocentryzm zawsze zasiewa rozczarowanie i rozgoryczenie. Tak to działa. A poddanie i posłuszeństwo Bogu sprawia, że przechodzisz z chwały w chwałę, z wiary w wiarę, z mocy w moc. Przenosisz się coraz wyżej i wyżej. I to jest coś, czego potrzebujemy się nauczyć. Czy jesteśmy Bożymi sługami? Pomyślmy o tym, w jaki sposób służymy, w jaki sposób szukamy. Boże, co możesz, czego ode mnie dzisiaj chcesz? W jaki sposób o to pytamy? Czy naprawdę zależy nam na tym, żeby to usłyszeć, bo Bóg chce od nas czegoś każdego dnia? Myślę, że to jest taka myśl, którą chciałem się podzielić, bo wszystko to mi przychodziło do głowy. Wiecie, chodząc przy murach Jerozolimy też mieliśmy okazję rozmawiać o wieszającym się Judaszu, o zrozpaczonym Piotrze. Byliśmy przy jednej z domniemanych Golgot. Wiecie, tam jest naprawdę skomplikowane. Jest kilka grobów Jezusa. Obiecywałem, że z tejże pielgrzymki przywiozę każdemu z was szczebel z drabiny, która przyśniła się Jakubowi, ale nie udało się odnaleźć, więc tu sorry, zawiodę, ale przywożę ze sobą te myśli, bo wiecie, jest to kraj, w którym Bóg oglądał największe akty wierności w stosunku do siebie i największe akty niewierności. A wszystko to rodzi się w naszych zwykłych ludzkich sercach, takie jak ma każde z nas. I dlatego warto tego serca pilnować. Amen.